Bielska Akademia Techniczno-Humanistyczna zyskała kolejne prestiżowe wyróżnienie. Zaszczytne wyróżnienie, jakim jest Laur Umiejętności i Kompetencji, przyznawane co roku przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, w ubiegłą sobotę zostało wręczone m.in. rektorowi Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Laur Umiejętności i Kompetencji, no sama nazwa mówi, że to przede wszystkim laur temu, komu się przyznaje, albo instytucji, której się przyznaje, że wykazuje zdolności, umiejętności i zdolności kompetencji, a więc jest w danej dziedzinie, w danym fachu, mówiąc o człowieku, dobry, a więc ma pełne kompetencje, umie się poruszać i umie podejmować nawet ryzykowne decyzje. Co zdaniem wyróżnionego zostało najbardziej docenione przez kapitułę nagrody? Naszą największą dumą jest to, jak powiedziałem, uczelnia publiczna, a my w pełni to rozumiemy. I ja w pełni jestem świadom, że powinna pełnić rolę instytucji użyteczności publicznej. Dlatego bardzo mocno wsłuchujemy się w głos społeczeństwa lokalnego i regionalnego. I ten głos daje nam możliwości uruchomienia kształcenia i uruchomienia kierunków społecznie potrzebnych. A więc otwieramy kierunki, które są potrzebne miastu, społeczeństwu, regionowi. I te kierunki ostatnio otwarli. Budownictwo, transport, ratownictwo medyczne. Profesor Ryszard Barcik tak opisywał galę, która odbyła się w Zabrzu. Byłem pierwszy, któremu wręczono laur, pierwszy, który został wywołany do Złotego Lauru. Cieszę się, że ostatnim z kolei do wręczenia diamentowego lauru był Krzysztof Zanussi, słynny zresztą reżyser, nie muszę tu przedstawiać. Także myślę, że jako osoba pierwsza i ostatnia, jak mówią, alfa i omega, ma bardzo duże znaczenie.